Losy Najwyższej Izby Kontroli nierozerwalnie wiążą się z często dramatycznymi losami państwa polskiego. Na przestrzeni lat Izba zmienia się, lecz zawsze przyświeca jej ten sam cel – troska o państwo i dobro obywateli. Kończy się I wojna światowa, ale nie ustaje walka Polaków. Nie tylko o ustalenie granic, ale także o to, jak będzie funkcjonowało państwo, które odzyskali po 123 latach niewoli. Projekt sygnowany przez premiera Ignacego Jana Paderewskiego oraz przez ministra skarbu Józefa Englicha trafia do naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego. I właśnie wtedy, 7 lutego 1919 roku, powstaje Najwyższa Izba Kontroli Państwa. Cel jest jeden – sprawne funkcjonowanie kraju, do którego doprowadzić ma kontrola m.in. dochodów i wydatków państwowych, prawidłowego zarządzania majątkiem państwa, a także kontrola finansów instytucji, zakładów oraz fundacji. Doświadczony adwokat, wcześniej prezes Warszawskiego Sądu Okręgowego, a później apelacyjnego, Józef Higersberger. To on otrzymuje misję zbudowania od podstaw kontroli państwowej. Największy problem? Kontrolerzy i to, skąd ich pozyskać. To pierwsze pytanie, na które musi odpowiedzieć sobie prezes Najwyższej Izby Kontroli Państwa. A muszą to być obywatele Polski, o nieposzlakowanej uczciwości, biegle mówiący i piszący w ojczystym języku. Jedynymi, którzy mają doświadczenie i mogą sprawdzić się w tej misji, są Polacy pracujący wcześniej w instytucjach kontrolnych państw zaborczych. I to ich zatrudnia Higersberger. Izba może zacząć swoją działalność, zajmując zaledwie jeden pokój w kamienicy przy ulicy Kredytowej 19 w Warszawie. Józef Higersberger orientuje się jednak, że kierowanie kontrolą państwa z Warszawy nie jest możliwe, że w tak dużym i wymagającym państwie niezbędne jest powołanie terenowych oddziałów Najwyższej Izby Kontroli Państwa. Robi to sukcesywnie, najpierw w Kielcach, następnie we Lwowie, potem w Kowlu, Poznaniu, Krakowie, Wilnie oraz w Katowicach. Najwyższa Izba Kontroli Państwa zaczyna rosnąć w siłę, bo wraz z uchwaleniem Konstytucji Marcowej zostaje uchwalona ustawa, która podnosi rangę Izby oraz zmienia jej nazwę na Najwyższą Izbę Kontroli. Od tej pory pozycja NIK jest wzmocniona. Kompetencje i niezależność zostają zwiększone. Podlega ona wyłącznie Sejmowi. Instytucja rozwija się prężnie, a jej kolejny prezes, Jan Żarnowski, czyni pierwsze kroki na drodze współpracy z europejskimi organami kontroli. Na żądanie Rady Ministrów Izba zajmuje się m.in. Pocztową Kasą Oszczędności, a wyniki kontroli dostarczają dowodów na to, że gospodarka PKO jest nieracjonalna i rozrzutna, prowadzona z pominięciem przepisów. Po przewrocie majowym w 1926 roku, gdy rola parlamentu i opozycji jest ograniczona, NIK przeżywa trudne chwile. Nie może podejmować kontroli, których nie życzą sobie przedstawiciele rządzących elit sanacyjnych. Dodatkowo instytucje dotykają skutki wielkiego kryzysu, więc konieczne jest zmniejszenie zatrudnienia i ograniczenie wynagrodzeń. Wybuch II wojny światowej zmusza polski rząd do emigracji. Powoduje to również ewakuację z Warszawy Najwyższej Izby Kontroli. Izba organizuje się najpierw we Francji, potem w Wielkiej Brytanii. Pierwszym prezesem NIK na emigracji zostaje w grudniu 1939 roku Tadeusz Tomaszewski. W tym trudnym momencie pilnym zadaniem jest przygotowanie aktów prawnych, które umożliwią Izbie działanie w warunkach wojennych. Równolegle w okupowanej Polsce zaczyna działać podziemna sekcja kontroli delegatury rządu na kraj. Czasy są trudne, ale kontrola państwowa musi funkcjonować. Emigracyjna Najwyższa Izba Kontroli
monitorowała m.in. losy polskiego złota, transportowanego w warunkach wojny. W dniu wybuchu II wojny światowej Polska posiadała około 95 ton złota w sztabach o ówczesnej wartości 463,6 miliona złotych, czyli około 87 milionów dolarów amerykańskich, co dziś można by oszacować na około 500 000 000 złotych. Atak Niemców na Polskę spowodował konieczność ewakuacji złota w celu zabezpieczenia środków na działalność polskiego rządu w trudnym czasie wojny i walki o niepodległość. I tak rozpoczęła się wojenna odyseja polskiego złota. Z Polski, przez Rumunię, Francję, Casablancę i Dakar, aż po Nowy Jork, Ottawę i Londyn. O zagrożeniach związanych z losami złota prezes NIK alarmował premiera i prezydenta. Choć nie był w stanie wyegzekwować na odpowiedzialnych ministrach skutecznych posunięć, to jego działania świadczą dobitnie, że NIK w każdych warunkach, czy to pokoju, czy wojny, chroniła grosz publiczny. Koniec wojny wcale nie oznacza powrotu rządu i NIK do Polski. Wciąż urzędują na uchodźstwie. Izba działa tak przez prawie pół wieku. W kraju z kolei równolegle kształtuje się instytucja, która ma zastąpić nieobecną NIK. W 1944 roku, kiedy tworzy się nowy, komunistyczny aparat państwowy, powstaje Biuro Kontroli przy Prezydium Krajowej Rady Narodowej. Ma ono kontynuować działalność przedwojennej NIK. Kolejne lata to trudna walka o utrzymanie niezależności od partii. W 1952 roku, kiedy w Polsce szaleją stalinowskie represje, miejsce Izby zastępuje Ministerstwo Kontroli Państwowej. Dopiero w 1956 roku zostaje przywrócona instytucja, przed którą otwierają się nowe perspektywy kontroli. Protesty społeczne, które w sierpniu 1980 roku przyczyniają się do powstania Solidarności, mają ogromny wpływ na funkcjonowanie Najwyższej Izby Kontroli. To właśnie wtedy, podobnie jak w 1956 roku, wraca przekonanie, że gwarantem praworządności jest niezależna kontrola. Dlatego też Izba nie jest już podporządkowana rządowi, a Sejmowi. Kiedy w Polsce dochodzi do pierwszych wolnych wyborów, a na czele państwa staje Lech Wałęsa, instytucje są unowocześniane i przechodzą reorganizację. W Najwyższej Izbie Kontroli zaczynają pracować osoby związane z opozycją solidarnościową. Pierwszy niekomunistyczny prezes Izby, Walerian Pańko, musi zmierzyć się z jedną z największych afer III RP, tak zwaną aferą Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego. To właśnie NIK odkrywa bowiem największą aferę finansową w Polsce, dotyczącą wyprowadzania za granicę pieniędzy poza wszelką kontrolą. Prezes NIK ginie w wypadku, którego okoliczności do dziś nie wyjaśniono. W III RP, która przechodzi nagłą transformację, Izba musi dostosować się do nowych zadań. Przebudowa instytucji musi nastąpić możliwie szybko i gruntownie. To prezesowi Lechowi Kaczyńskiemu, powołanemu przez Sejm 14 lutego 1992 roku, Najwyższa Izba Kontroli zawdzięcza opracowanie nowej ustawy, dzięki której przekształca się w nowoczesny organ kontroli. Ustawa ta wprowadza m.in. 6-letnią kadencję prezesa Izby i staje się zwieńczeniem prezesury Kaczyńskiego. Kiedy w 2004 roku Polska wchodzi do Unii Europejskiej, NIK staje się widoczna na forum międzynarodowym, ponieważ jest jedną z pierwszych instytucji spełniających wszystkie wymagania przedakcesyjne. Izba, która angażuje się w pomoc innym instytucjom, rośnie w siłę. Kontrole środowiska, funduszy unijnych i obronności to priorytetowe dziedziny współpracy międzynarodowej. Obecnie nowoczesne kontrole NIK są wstępem do dyskusji na tematy ważne społecznie, jak na przykład jakość powietrza czy walka z tak zwanymi dopalaczami. Przykładem jest również rynek suplementów diety. To dzięki Najwyższej Izbie Kontroli do opinii publicznej docierają informacje, że wiele suplementów, powszechnie dostępnych,
nie wykazuje cech deklarowanych przez producentów, a zdarzają się nawet takie, które są szkodliwe dla zdrowia. Tak samo jak szkodliwe są dopalacze, które między innymi dzięki kontroli NIK zaczynają być traktowane na równi z narkotykami. A lista substancji zakazanych rośnie teraz szybciej i sprawniej. Mimo upływu czasu i zmieniających się warunków politycznych, Izba wciąż stoi na straży publicznych pieniędzy. Promuje dobre praktyki i pomaga kształtować demokratyczne państwo prawa. Polska świętuje stulecie odzyskania niepodległości. Najwyższa Izba Kontroli również ma powód do dumy i świętowania, bo od wieku troszczy się o państwo i o dobro jego obywateli.